Parramatta River. Świetluszka. Zupa. O, jakieś resztki kadłuba statku. Przewodniku o Sydney. Ale że tak powiem... Nie polecam, przereklamowane. Upy nie urywa. Później z tamtej strony to... Ogólnie taka ładna okolica, bardzo fajnie, fajne takie domy. Można sobie fajnie pospacerować. No ale... No, troszkę. Teraz możemy, my coś powiemy. Numer jeden. Na desce się podnosimy. Potem co? Coś tam? Wyrzucamy nogę przed siebie. Stajemy. I jesteśmy na fali. I po dwóch sekundach. Do wody. Numer i no. A tymczasem my sobie chodzimy już jakieś 3 dni. Trzeci raz jesteśmy na takim właśnie spacerze z moimi ciężarkami. Mój personalny trener obok mnie. No za bardzo dzisiaj już nie tego, bo degustacja była. A nie mogę trzymać kamery, bo mam ciężarki. Tak, ciężko. A co teraz? Tak, nic, dobra. Pana poprosi mnie, chodzi z nami, podnosi. Ty byś mógł mnie trzymać. Ja cię podtrzymuję cały czas na dół. Też. To prawda. Dziękujemy w ogóle, że tak ciepło przyjmujecie nasze vlogi. To spróbowaliby nie. Bardzo nam miło, będziemy się starali nagrywać więcej, jeśli nam czas pozwoli. Właśnie to robimy, tak przy okazji. Słuchajcie, ja muszę się z wami pożegnać, bo ja nie mogę was utrzymać. Mam tak ciężko. Można je sobie tak właśnie tak ociosać. Rozpalasz ogień? Nie. Jak się dobrze obłupie, to można sobie później po prostu wziąć i się ogolić. Ogolić nogi. Na przykład. O, dziewczyny, jak będziecie na wyspie jakiejś, to popatrzcie, jaka fajna ta. Trzeba znaleźć sobie kamyczka. Jakiegoś ostrego takiego. O, ładnie, taki. Proszę bardzo. Nawet szpica nie widać. No. No, mam brudne paznokcie, jeszcze po pracy nie umyty. I może proszę bardzo nóżki ogolić tu, ciach. A to jest coś, co znaleźliśmy, co nie wiedzimy, co to jest. Pancerz po czymś, coś... Się przyczepiło i to już w ogóle... Uschło, wyszło i poszło sobie, to jest i zostawiło puste. Domek, ciało. For rent. Fajne to by było tak sobie zrobić na przykład, nie? I wejść coś innego. Bleh. Patrz, ile tego jest. Jak ktoś wie co to niech da znać. Znaleźliśmy pająka. Zwykły liść taki. Zwykły. Nie dotkniesz. Listkiem go dotknę. Hej kolego. Ej. Piątka. High five. Jej. Takie zabawy są niedozwolone w Australii. Naprawdę. To była głupota, bo nawet nie wiesz, czy on nie jest jakiś jadowity. Nie wiesz. Mógłby na ciebie na przykład skoczyć. A tu następny. Na przykład rozwinął się, rozciąga się, jogę uprawia. Jeźdź. Nie wiem, czy złapie. No średnica większa niż kubek. Jak się nazywają te? Funnel weby. Funnel web to jest pająk, który atakuje. On nie ucieka, tylko normalnie on skacze tak jakby do góry? Podnosi się na tylnie łapy, atakuje, gryzie, skacze i jest bardzo, bardzo, bardzo jadowity.
ciekawa. I zasada numer jeden, tutaj nigdzie się nie pcha palców. A ty co przed chwilą zrobiłeś? Liścia pchałem. No tak, ale mógł na ciebie skoczyć, właśnie patrz tu, patrz tu. Orzesz! Brat zawsze mówi, czy tu nie ma innych zabaw, tylko z pająkami, ale... Powiem wam, że na dłoni by mi się zmieścił. Nieprzyjemnie byłoby wieczorem iść i wejść w taką sieć, gdyby twarzą, że tak powiem. A to wariaty, no. Czemuj tak, bo przynajmniej jestem płuższa z góry. A tak robisz tak, że mam taką podwójną brodę. Okej, okay, bye! Ale biegniesz, kopytkujesz. Kopytkuję. Napieraj, ale mocno. Lewo. Jedne z ładniej pachnących kwiatuszków. Prędzi pani. A to są moje ulubione, co wyglądają jak ptaki. Jak głowy ptaków, nie? Ciężko znaleźć taki kolor w ogóle. Ale różne są, białe, różowe. No, ale taki kolor ciężko znaleźć. Piękne są, nie? Odgnij. Nie widzę, ale są... On jest taki bardziej pomarańczowy. Żywy. Nagramy takie kolejne osiedlowe wnętrze. No, tak? Oddychasz? Respiruj.